Jodu fam, witam was ponownie na moim kanale. New day, new blessings, new day, new lessons. Dobra, słuchajcie, dzisiaj idę do agencji i robię polaroidy. A dla tych, którzy nie wiedzą, polaroidy to są takie zdjęcia, które robią modelki. I to są takie zdjęcia, które robi się sauté, czyli bez makijażu. Robi się zazwyczaj w obcisłych ubraniach, które pokazują sylwetkę. I to są zdjęcia dla klientów, dla agencji, tak żeby wiedzieli, z czym pracują. Też będę robiła zdjęcia w bikini i oprócz tego też będę robiła taki filmik, taką wizytówkę, że tak powiem. I to jest filmik, w którym będę musiała się przejść. Będę musiała się normalnie przejść, przedstawić się. Hej, nazywam się Osiugano, czyli model, moja matka agencja i mam 26 lat. No, coś w tym stylu, tylko że oczywiście powiem to ładniej i pokażę jeden profil, drugi profil i się uśmiechnę do kamery. Tylko muszę się najpierw ogarnąć. Ale tak czy siak, takie polaroidy trzeba robić co jakiś czas. Zmienię rękę. Trzeba robić je co jakiś czas, tak żeby zupdate'ować agencję, bo na przykład sylwetka się zmienia, włosy się zmieniają. Dawno nie byłam na polaroidach, ale wiecie co, teraz wszystko się tak naprawdę odmraża w tej branży, także w agencji są plany, żeby mnie gdzieś wysłać, więc zobaczymy. W ogóle w tyle mam syf. Ale tego nie widzicie, ok? I ja bardzo często chodzę na takie polaroidy właśnie na czczo. Ale już się tłumaczę, żeby później nie było, że Osiugano każe wam nie jeść śniadania. Nie. Jeżeli jesteście głodni, zjedzcie śniadanie i idźcie na polaroidy po śniadaniu. Ja akurat wolę iść na czczo. Plus bardzo często i tak sobie przesuwam to okienko żywieniowe. I już o tym kiedyś wspominałam. Że od czasu do czasu właśnie stosuję takie posty okresowe, czyli to są takie okienka, w których na przykład nie jem przez jakiś czas. Więc tak, ja idę bez śniadania, napiję się wody. Ogi ze mną też idzie, bo Ogi nie idzie na polaroidy, ale będzie musiała zrobić kilka zdjęć, bo ma casting. A później widzę się z Kasią Szklarczyk i będziemy przyrządzać pyszne jedzenie. I jeszcze nie wiem, co będziemy gotować, ale wiem, że będzie pysznie. Także dzisiejszy dzień będzie cudowny. Dobra. Dobra. Są obcasy. And here we go. Mam nadzieję, że nie będzie mi zimno. Ale właśnie taki outfit. O to mi chodziło, że widać mam sylwetkę. Jak jest zimniej, oczywiście są to spodnie. Albo obcisła sukienka. Też polecam. Dobrze. Leci. Są okularki, mam smoothie na później. Dobra. Wow! Moja kompozytka. Jest to Jacqueline. To jest po prostu chodzenie. Dobra. Do mnie, do fotela, do mnie, do fotela. Dwa razy. Dobra. Trzy, cztery. No, Karola, teraz najgorsza część mierzenie. Jak masz tu wyżej? Dobra. Mamy już wymiary. Teraz jeszcze kilka zdjęć w bikini. I tyle. Może ci nagrać takie wideo, jak ty pozujesz. Że wiesz, z nogi na nogi, jakby w jakimś notebooku, coś tam włosami.
Hi, my name is Ossie Ugana. I'm 26 years old and Chili Models is my model agency. Mamy. Subciu. Ubieraj się, baby. Słuchajcie, już drugi raz wylałam to smoothie na siebie. Yep, sexy. No nic. A wróciłam do domu i myślałam, że pogoda będzie dalej piękna. I nawet pomyślałam, a może pójdę zrobić sobie taki piknik. Ale nie, pogoda się skiepściła. Tutaj mam jedzonko. Mam ryż, kurczaka i mieszankę warzyw. Więc wiecie, taki prosty posiłek. No i tak to. Widzę się z Kasią za kilka godzin i będziemy dzisiaj nagrywać przepis. Ostatnio była u mnie i nagrałyśmy taki przepis na makaron stir fry z tofu, także jeżeli jesteście ciekawi tego, jak nam wyszło, to możecie to znaleźć na moim Instagramie. A dzisiaj dla mnie będzie to taka niespodzianka. Zobaczymy, co ona wymyśliła. Wiem, że to będzie jakiś makaron, ale już nie pamiętam z czym i nie znam przepisu. Także to będzie taka luźna pogadanka, pewnie o modelingu, pewnie o diecie, więc wiecie, moje tematy. Słuchajcie, twarz sobie trochę ogarnęłam, jestem już z Kasią. I co dzisiaj robimy? Dzisiaj robimy penne ze szpinakiem, serem pleśniowym oraz suszonymi pomidorami. No tak, danie bezmięsne, bo Kasia jest wegetarianką. W sumie jesteś pesketerianką, co nie? Tak, bo to, bo, tak, bo jesz ryby. Tak. Dobra, mogę się chwalić swoimi paznokciami, że nie widać do końca. Ale pokazałam teraz moje paznokcie. Moje paznokcie wyglądają jak kupa. Kasia, pokaż swoje. Wow, gold! No ale ładnie jest. Ja mam standardowe modelskie. Modelarskie. No, znaczy, moje niby też, tylko mam straszne odrosty. Czyli takie, wiecie, nud. Nie, ja kocham mieć jakieś szalone, ale też uwielbiam mieć długie paznokcie. Oh. To jest takie kobiece, co nie? No, taki... Właśnie czujesz się jak taki bad no, bee. Zawsze tak. Bad... No. I mamy tutaj pytania, na które odpowiemy sobie w trakcie gotowania. Co wykluczacie ze swojej diety? To jest bardzo dobre pytanie. Co polecamy na celulit? Jaki moment w życiu najlepiej wspominamy i nie przeczytam wam wszystkich pytań, bo musicie obejrzeć filmik i będzie na Insta Kasi, także tak, jest ring light i jest telefon i zaraz zaczniemy nagrywać. Zabieramy się za roboty, bo już gadamy, bo no. Godzinki. Jeszcze jedno pytanie do ciebie, bo no. Ja dzisiaj byłam na Polaroidach. I powiedz mi, jak się czujesz zazwyczaj przed Polaroidami? Ojejku. To jest stres, co nie? Ojej. Ja unikam. Naprawdę, ja unikam Polaroidów. Jak teraz agencja mi powiedziała, żebym przyszła na Polaroidy, ewentualnie zrobiła w domu, to ja wolę na spokojnie w domu sobie zrobić. Ale jeżeli ja mam być szczera, mimo tego, że moja agencja, wiesz, jest super, zawsze mnie wspiera, uważają, że mam fajne ciałko i tak dalej, to i tak jest taki stresik, bo ktoś cię mierzy. Dokładnie, tak. I tak to po prostu... No jednak każdy tak, ocenia. Tak, to jest, właśnie, to jest taka ocena, ale to jest też część pracy i trzeba to zrobić, więc... Tak, takie są nasze odczucia, natomiast trzeba to po prostu zrobić, mieć to z głowy. No. Co jakiś czas, co nie? Tak. Dokładnie tak. Ale nie mówimy też, że każda modelka tak ma, bo wydaje mi się, że też są modelki, które po prostu idą na te Polaroidy i sobie myślą, I'm sexy and I know it. Ja nigdy nie słyszałam, jak się miała twoje nazwisko. Ugono. Ale wiesz, to jest bez akcentu nigeryjskiego, co nie? Bo mi tam normalnie mówi Ugono, więc jakby było na przykład Osłemę Ugono. Mhm. Tylko, że jakby, wiesz... Urząd Ossie Ugana. Fajnie. No, moje nazwisko za granicą jest mega trudne dla ludzi do powiedzenia. Szklarczyk. Oni nie potrafią. Dobra. Cześć kochani, witam ponownie w Cookbook by Kasia. Dzisiaj jest ze mną gość specjalny, przepiękna, mądra i wartościowa kobieta, top modelka Ossie Ugana. Oh my goodness, ale co? Ale mi posłodziła, siema! Sama prawda, hej kochana.
I dzisiaj jesteśmy w mojej kuchni i będziemy przyrządzać penne ze szpinakiem, serem pleśniowym oraz suszonymi pomidorami. A, super. I dodatkowo będziemy odpowiadać... Wegedanie. Tak, wegedanie i w ogóle, no to już takie zalnie wegetariańskie, no. To nie, nawet nie ma rybki. I będziemy, moi drodzy, odpowiadać na wasze pytania, które nam zadaliście. Dokładnie tak. Zdecydowałam się wziąć udział. To było tak, że moja siostra mnie namówiła w sumie. Znaczy ona mi podała ten pomysł. Ja wtedy byłam dosyć zagubiona w swoim życiu. Z jednej strony tęskniłam za tym czasem, jak pracowałam jako modelka, a z drugiej strony, nie wiem, wydawało mi się tak to już nierealne, żebym do tego wróciła. Też rozpoczęłam studia, ale ona wiedziała, że ja nie jestem szczęśliwa do końca w swoim życiu. I zobaczyła w telewizji reklamę, że zaczną się castingi i ona do mnie zadzwoniła i powiedziała, że żebym jeszcze raz dała szansę temu modelingowi. A to jest piękne. Piękno, bo gdy miałaś swoje marzenie, tak czy siak, i jeszcze dałaś sobie szansę i spróbowałaś i top model. Ty wygrałaś w tym roku, w 2018 chyba. 4 lata po mnie. 2018, 2014. 2014? No. Wow! No. Jestem emerytką. Ale ty miałaś, kochana, ile? 18 lat, czy tam 19? Nie, no, 20, no poszłam jak miałam 19 lat, ale miałam urodziny w bootcampie. Ojej! No, moje 20 urodziny, więc wygrałam w wieku 20 lat. Taki baby. Pyszne jedzonko, które możecie znaleźć na profilu Kasi, na jej Instagramie, ale we wtorek, tak? Wypuszczasz to wtorek. Wtorek. No właśnie, we wtorek będzie to na jej profilu, prawie powiedziałam na jej kanale, tak też jak będzie na jej Instagramie. I polaroidy to jest rzecz, którą każda modelka musi zrobić, prędzej czy później. I to było na tyle, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Nie zapomnijcie polajkować, zasubskrybować i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye! Pa!